Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Cześć, Laura. Zapraszam Was na haul zakupowy z Biedronki. Jak kogoś zainteresuje taki vlog, to zapraszam serdecznie. Jak nie, to zapraszam na następny dzień, bo nie wszystkich te vlogi wiem, że interesują, takie haule zakupowe. Ale to już o tym mówiłam, więc nie będę się powtarzać. Zaczynamy, bo trochę tego jest. Żeby nie było za długo, wydałam prawie 500 zł. Trochę tego jest, nie, no ale znowu nie tak dużo. Tak naprawdę trzy siatki, może by było powiedzieć, na upartego może 3,5. Ale jeszcze są kwiatki i tak dalej. Rabat dostałam przy kasie prawie 50 zł z okazji tego, że na kartę Biedronka, bo niektóre rzeczy były kup dwie, zapłać mniej, tak jak to jest w Biedronce. Tylko że ja już na to przestałam zwracać też uwagę, szczerze Wam powiem, bo wiem, że w Biedronce oszukują, to trzeba naprawdę się tego pilnować. I po prostu kiedyś tak brałam, to w promocji, to w promocji. No i tak czasami, jak jest to w promocji, oczywiście, że wezmę, ale wiem, że są takie przypadki, że naprawdę trzeba tego pilnować przy kasie, potem sprawdzać, bo nieraz się nacięłam po fakcie, jak już wróciłam do domu. Dobra, zaczynajmy, nie przedłużajmy. Pierwsza rzecz: szpinak baby w listkach. Ty chcesz podawać? No ale to jak? Poczekaj. Szpinak baby, bo będziemy sobie go na patelni zamiast mrożonego, to ten będzie lepszy. Tylko nie zwal mi aparatu. Będziemy sobie smażyć na patelni z czosnkiem do makaronu. Wiecie, takie jedzą, co sobie będziemy robić. Następna rzecz to jest Milka Moments. Takie jakby ciasteczka Oreo. To Laura sobie coś takiego wzięła, bo Laura wzięła sobie 10 zł, żeby sobie kupić zabawkę ze swojej skarbonki, no ale niestety w Biedronce nie kupi zabawki za 10 zł, więc sobie kupiła za 8 zł. Ciasteczka jeszcze ma reszty. No ja jej nie dołożę do zabawki, bo tych zabawek jest tyle, że wiecie, to nawet szkoda gadać. Następna rzecz, babeczki, psi patrol, oczywiście psi patrol dalej u nas rządzi, więc wzięłam jeszcze jedno takie, ale dobra. Więc wzięłam, jest przy patrolem, będziemy robić, ale nie dzisiaj, może w weekend. Szynka konserwowa, to tak bardziej też Laura, ona tak, wiecie, szyneczka z indyka konserwowa, to tak bardzo lubi. Były, tak, ser, były trzy, trzeba było wziąć trzy, żeby było coś taniej, więc wzięłam trzy. Gdzieś jest trzecia paczka? Laura, uważaj, bo zaraz mi zwalisz to, mówię, poczekajcie. Miałam dobrze ustawione. O, nie ruszaj, nie puknij mi w ten. Bo miałam sobie zamówić statyw i tego nie zrobiłam, oczywiście. Ciasteczka kawowe z kremem o smaku białej czekolady z kawałkami ciasteczek w polewie mlecznej. Takie słodkie chwile. To Laura też zwyczaiła to. Kiedyś to mieliśmy. Ona przypomniała mi o tym, że kiedyś to mieliśmy i to było bardzo dobre. Więc wzięliśmy sobie, ale to tak na czarną godzinę. Poczekaj, to ja pokażemy, jak będziemy mieli następne, dobra? To daj to, żeby było tak, wiecie, po kolei. Makaroniki, takie te rureczki, takie rurki. Będziemy robić taką zapiekankę z nich. Mięso mielone będziemy faszerować. Tutaj faszerować będę te rurki mięsem mielonym i będziemy to zapiekać. Oczywiście będę nagrywać, jak nie zapomnę. Monte, batoniki, to są cztery sztuki, snaki. Taka przekąska. Laura sobie wzięła Donata, ponczusia takiego z tymi kolorowymi biurkami. I powiedziałam, że jak ona tego nie zje, to normalnie ostatni raz to kupiłam, bo już tyle razy kupowałam i ona zawsze tego nie zjadała i to się wyrzucało. Nieraz już tak było. Bo jutro, 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 a jutro to już one są do wyrzucenia, te babeczki. Nuggetsy, pączki. Nuggetsy wzięliśmy, też Laura bardzo chciała, to już jej wzięłam. No mówię, że jak będzie druga paczka, Laura. Dobra, to już zaraz pokażemy. Kapusta pekińska dla królisiów, no i trochę dla nas, ale z myślą generalnie o naszych królisiach, bo to wiecie, trawy nie ma co im dawać jeść. Dwie paczki chipsów, zielona cebulka i fromage. Uważaj, to już tak też na weekendowo. Tutaj jeszcze wziąłam rukolę.
do sałatki, wiecie, ogół, pomidorek, rukola, więc rukola, pomidorek, którego nie kupiłam, ale to dokupię sobie i fajna sałatka z rukoli jest. Pasztecik firmowy, pełen smaku. Taki wziąłam, w sumie mogłam wziąć na wagę, bo się patrzyłam na wagę, na te pasztety, ale powiem Wam, że już mi się nie chciało wracać, bo się trochę też nałaziłam. I drugi taki z pieczarkami. Piersi z kurczaka, wzięłam jakby półtorej piersi, bo najpierw poprosiłam jedną pierś, a były takie połówki. I chciałam, no to mówię, że pierś. I pani mi dała tą pierś, a to takie małe, że w garść można zgiąć, złapać. Więc mówię, nie no, to jakieś małe te piersi. Pani da mi jeszcze jedną, ale pani mi dała połowę. Zamiast dać mi drugą połówkę, to da mi pół. Tak jakby mam półtorej piersi. Ale już się nie będę wracać, mówię do tej pani, nie będę już tam zwracać uwagi. Mówię, dobra, starczy. Ja i tak mam jeszcze pomrożoną swoją pierś z kurczaka, to jeszcze będę miała. Fantazja, ale w miarę była dobra cena w Biedronce, bo tam byłam w tej Biedronce, gdzie jest stoisko mięsne z wędlinami, to tam w miarę jeszcze można tam coś kupić. I najlepsze jest to, że w paczkach, w tych paczkach, piersi z kurczaka pakowane w paczkach kosztowały 28 zł za kilo, a na ladzie, na wagę, zaraz, a na wagę na ladzie kosztowały 20 zł za kilo piersi z kurczaka, więc różnica 8 zł, nie wiem o co tu chodzi. Nie wiem. Fantazja, serek z groszkami. Co ty zrobiłaś? Proszę. Dobre? Laura uwielbia kabanosy, więc takie długie kabanosy. Wzięłam jej 8 takich pałek podwójnych. To są wieprzowe. Na 30. Na 36 zł, ale to już wzięłam, bo ona to lubi. Wzięłam średnie szczoteczki do zębów, te Dentix. One są dobre, ale ostatnio kupiłam takie rossmanowskie, to takie dziadostwo, tak jakby dla malutkich dzieci. Malutkie, wąziutkie, mówię, nie wiem, co mi mózg mi coś przesłoniło, że ja w ogóle to w Rossmanie kupiłam. Więc kupiłam dzisiaj w Biedronce te, one są bardzo fajne i dobrą mają cenę. Pasta do zębów dla Laury z Psim Patrolem i po prostu tam przegrzebała wszystko, bo znalazła z naklejką. Tu jest po prostu naklejone, a większość było bez tej naklejki, no ale z naklejką. Tu było to samo, tylko nie miało tej naklejki, ale to sobie to wzięła. Z zumą było. Pasę do zębów wzięłam Colgate, taką bardziej dla nas, ale jakaś nowa, jakaś tęczowa, kolorowa, nie wiem, pierwszy raz ją zobaczyłam, chyba 5 zł kosztowała, więc mówię, dobra, wezmę. Tu wzięłam kawę taką Parana, nie wiem, dajcie znać, czy ją piliście. Ona jest taka jakby trochę z tych tańszych kaw, ale wzięłam tak, no, szczerze mówiąc, trochę ją wypiję oczywiście do przetestowania też, ale też wzięłam dlatego, że ja sobie bardzo często robię peelingi do twarzy i do ciała z kawy po prostu, z mielonej kawy. I ta kawa kosztowała 15 zł za pół kilo, no ale nie oszukujmy się, nie będę kupowała sobie Jakobsa albo jakiejś tam innej kawy do robienia peelingu. A ja mam kawę, to co Wam kiedyś pokazywałam w ziarnach, no i jak mi się skończy, to trochę wypiję sobie tej, resztę będę miała na peeling. A nie było dobrej, nie było jakichś dobrych cen, dobrych promocji na kawy, a ceny kaw po prostu tak poszły w górę, że tragedia po prostu. Trzeba trafić w dobrą promocję, żeby sobie teraz fajną, dobrą kawę kupić, powiem Wam. Mousse, milk, no Nutella biedronkowa. Lubki z miodem. Taka jakaś dosyć mała paczka, 250 gram. Laura wypaczyła taką małą paczkę, bo dziewczyny były przecież ze mną. Następny serek Fruvita Duo. Tylko z innymi groszkami. Jakiś mi tu kłaczek lata przy oku. Delikatny twaróg wędzony. Uwielbiam ten ser po prostu, ten biały ser wędzony z Biedronki. Bardzo jest dobry. Ale już tak podrożał, że ola Boga. Drugi serek. Mleko w kartonie wziąłem, jakaś była dobra też cena. Na pewno był tańszy niż
niż w butelce, ale już były przy kasie i oczywiście przy kasie mi się przypomniało, to wzięłyśmy w kartonie dwie sztuki, nie wiem gdzie jest drugi. Spód do pizzy, będziemy robić sobie pizzę. Dwa jogurty takie kremowe, naturalne. Poczekaj, to pokaż i to schowasz, dobra? Frytki, długie, cienkie frytki, schowaj to szybko, Amelka, schowaj to do zamrażarki, bo ja o nich zapomniałam. Żeby się dobrze nie rozmroziło jeszcze. Płyn taki micelarny, odświeżający, do cery normalnej i mieszanej. To Amelka sobie wzięła taki płyn, żeby sobie zmywać, bo toników nie było. Pomadkę sobie Amelka wzięła, regenerującą do ust z olejkiem z konopi? Z olejkiem konopnym. Kosztowała z firmy Bell prawie chyba 9 zł, bo jedną sprawdzałam na czytniku, bo Laura chciała taką. Ale Laura ma trzy nowe pomadki. Ma trzy nowe pomadki i trzy. Masz trzy, tylko gdzieś. No jedno masz na wierzchu, a resztę masz gdzieś w zabawkach. Powiedziałam, o nie, nie kupię. Nie będę za każdym razem wydawać po 10 zł za pomadki, które ona gubi w zabawkach. Saigonki, to wzięła sobie Amelka. Saigonki. Dwie paczki. Mam swoje i nie muszę kupić. No ile masz pomadek? Dwie. A chciała, a awanturę mi zrobiła w sklepie, że nie chciała mi kupić. Parówki, ale trzecią masz gdzieś w zabawkach, albo w kurtce gdzieś, a ja ci mówię. Parówki z szynki. To Melka brałaś? A, brałaś. Nie zauważyłam przy kasie, dobra. Żel, taki do mycia twarzy. Bo myślałam, że pojedziemy do Rossmana w końcu po to. Dlatego się zdziwiłam. Następna szynka, ta trzecia. Pieczarki będziemy podsmażać. Amelka, zabierz te chrupki kocie, bo Sonia wszystko zje. A Sonia to jest śmietnik, odkurzacz, ona zje wszystko. Jest na żarta i dalej jeszcze je. A potem chodzi i bąki puszcza tylko nam tutaj. Pieczarki do tej pizzy. Będziemy robić tą pizzę. Tu jest następne mleko. Sera wziąłam pół kilo, była cena 20, prawie 7 zł. Tak? No, 27 zł. Wziąłam pół kilo tego sera żółtego. Tutaj wzięłam szynkę wędzoną z czereśnią. Mam parę tego. To znaczy, Amelka sobie wybrała tą szynkę. O, tu już wam pokażę. Mięso mielone wziąłam, kilogram mięsa mielonego, wieprzowego z łopatki. I pani mi zmieliła na miejscu to mięso i to będzie właśnie do tych, Jezu, do tych makaroników. Tutaj sobie Amelka wzięła takie szprotki wędzone w oleju, ona bardzo lubi, coś mi się tutaj w ogóle, majka, nie wiem, jakiś proszek. Co tu jeszcze mamy? Cukier waniliowy i proszek do pieczenia, bo mi się pokończyło i wiecznie o tym zapominam. I tak nie kupiłam połowy rzeczy. Szampon pielęgnacyjny do włosów. Taki z ogórkiem, bo Amelce się trochę przetłuszczają, może ten będzie dobry. Zobaczymy. Salami dwie paczki klasyczne. Promocja była, trzeba było wziąć dwie, coś było taniej. Cytryna, dobra cena, 3 zł za pół kilo tej cytryny, no to 6 zł za kilo, a tak to 10 zł jest za kilo, no to jakoś w miarę dobre. Owoców nie braliśmy, bo mamy jabłek po prostu tyle, bananów nie chcą jeść, pomarańcze jeszcze mam trochę mandarynek, jabłek mamy tyle i nie ma komu jeść tego, słuchajcie, wszystkiego, więc nie kupiłam, wolą musy zjadać, a musów zapomniałam kupić, muszę jutro pojechać. Ciasta dwa francuskie, też była promocja, trzeba było wziąć dwa, to było coś taniej. Balony na imprezę, będziemy robić imprezę karnawałową. To balony Laura wzięła. Ja wzięłam sobie, słuchajcie, maseczkę o odżywienie i oczyszczenie. Takie dwie, w sumie nie wiem po ile one były. I teraz tak, tu jeszcze to. Wczoraj w komentarzach dostałam
Wczoraj w komentarzach, bo mi jakieś wiadomości przychodzą, się rozpraszam. Wczoraj w wiadomościach dostałam, żebym kupił wiadomość, że w wiadomościach, co ja gadam. Wczoraj w komentarzach tutaj mi jedna z Was napisała, żebym spróbowała szamponu z kokosa. Zapytałam się, czy jest w Rossmanie. Napisałaś mi, że tak, jest w Rossmanie i jest w Biedronce czasami. Czy to chodzi Ci o ten szampon? Daj mi znać. Czy to chodziło o tą szaumę, bo z kokosem był tylko i wyłącznie taki szampon w Biedronce, co ja jestem Rossmanem, więc ja go wzięłam. Szkoda, że nie było odżywki i ciekawa jestem, czy jest odżywka do tego szamponu. Kokos ja uwielbiam, kocham. Zapach super, ja za kokos bardzo uwielbiam, wszystko bym za kokos oddała. Prawie wszystko. Poczekajcie. Szampon do włosów zniszczonych i suchych. O, z ekstraktem właśnie tutaj z kokosa. Więc przetestuję sobie, jeżeli to ten, to bardzo przydaj mi znać. I napisz, czy w ogóle jest do tego odżywka. Może jest odżywka w Rossmanie, to jakbym była przy okazji, to bym sobie w Rossmanie kupiła. Dwie paczki, jest już awantura, już się tu kłócą. Dwie paczki chrupek dla kota Kitty. I zobaczcie, się dorwały. I skubią sobie, zagłodzone przecież są te koty. Z kurczakiem i warzywami, i z wołowiną i warzywami. Zaraz przesypię to do pudełka i im dam, bo już mi tutaj pogryzły. To, bo się zakręciłam. I teraz jeszcze co do tych włosów. Olej, szampon kupiłam sobie, miałam kupić, a to może opowiem Wam we vlogu. Opowiem Wam we vlogu, dobra. Szampon z aloesem, aloesowy szampon do włosów i aloesowa maska do włosów, ale o tym opowiem we vlogu, to już będziecie to oglądać. Opowiem co jak, żeby tutaj nie przeciągać w holu zakupowym. Laura sobie wzięła kwiatka cyklamen. Malka powiedziała, że on śmierdzi. Nie, ładnie pachnie. Ładnie pachnie. Ale on chyba do ogródka na wiosnę to nie bardzo. Dajcie znać. Czy, bo tu jest wewnętrzna. No. W ogóle wzięła sobie na początku innego, potem poszła i przełożyła i wzięła sobie innego. Ja sobie wzięłam, on kosztował nie wiem ile. Chyba 12 zł. Coś takiego. Ja sobie wzięłam też za 13 zł. Sensewarepu, jak to się mówi? Nie wiem, jak to się wymawia. Sensewieria, roślina. Superba. Sensewieria, tak? Nie wiem. Zaraz będą się tam bijać ze mnie, że ja tutaj nie potrafię tego przeczytać. Chciałam takiego kwiatka już od dawna, więc sobie wzięłam 13 zł. Też miałam wziąć innego, bo miałam wziąć mniejszego, zupełnie innego. Też za 13 zł, ale stwierdziłam, że ten jest większy, ma malutka doniczka, ale fajny jest taki i zdecydowałam się jednak na ten. I jeszcze sobie wzięłam Monsterę, ona mi się zawsze myli z tymi pieniążkami, bo ma podobne listki, ale Monsterę dawno chciałam sobie kupić, one ładnie rosną jak są duże. Mają tutaj dwie odnogi w środku, a nawet i trzy. I na upartego mogłabym przesadzić do trzech innych doniczek i mieć trzy kwiatki już. Nie wiem, czy tak można. No na pewno można, tylko czy bym go nie poraniła. Bo ewidentnie są trzy odnogi, ale to też jeszcze powiem o tym we vlogu. W torebce eko i chyba za to się płaci tyle pieniędzy za tą torebkę, bo to kosztowało 13 zł, a wiem, że kiedyś te kwiatki były po 7-8 zł, ale jak wszystko podrożało, to i kwiatki też podrożały, słuchajcie. I co? To wszystko? Aha, jeszcze są bułki od hamburgerów, które Laura sobie napoczęła. Nie wiem, chyba to wszystko, słuchajcie. Więc dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie, dzwoni do mnie telefon, akurat muszę kończyć. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, pozdrawiam i do zobaczenia do następnego vloga. Pozdrawiamy Was, pa!